Ze smutkiem trzeba zauważyć, że cała nasza edukacja od 1772 roku jest właściwie dezinformacją. Już wtedy znany pracownik City of London Corporation, pan Dupont, wiedział, że jeżeli przeprowadzi się przymusową edukację trwającą co najmniej te 5-6 godzin dziennie, przez 6 dni w tygodniu, to żadne inne Formy edukacji w postaci szkółek niedzielnych czy parafialnych nie będą w stanie zmienić mentalności czy, czy myślenia danego młodego człowieka. Stąd zlikwidowano nauczanie kościelne i wprowadzono na nauczanie państwowe. Powinienem się cofnąć tutaj o paręset lat. Otóż, żeby rządzić jakimkolwiek państwem, trzeba mieć własny aparat administracyjny. Żaden z piastów ani z jagielonów nie był na tyle mądry, żeby tworzyć własne szkoły. Proszę zauważyć, że pierwsze uniwersytety to jest rok około 1018, natomiast w Polsce dopiero pierwsza szkoła powstała w 1346 roku i to jeszcze nie posiadająca y, ramy. Y, Uniwersytetu, tylko szkoły takiej wyższej, a dopiero w 50 lat później uzyskała yy, cenzurę czy dekret uniwersytecki. Czyli piastowie, rządząc pia państwem, które miało prawie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych i miało około 3 do 5 milionów ludzi, nie posiadali własnej administracji. Tym, który pisał ich listy, to był zawsze jakiś ksiądz, zakonnik. Czy to z Niemiec, czy z Włoch, czy tam z innego kraju. Jest zrozumiałe i mamy na to dowody, że większość z nich pracowała dla swojego pana, a nie dla pana polskiego. Takim typowym przykładem jest nagłasiany w podręcznikach szkolnych Kalimach, przestępca z Włoch, który najpierw był agentem y, Turcji Osmańskiej, a później władcy Pruskiego, tak, że Zygmunt Stary. Otrzymywał kopię depesz o wiele później, niż dostawał je władca Prus. Ale władca Prus był mądrym człowiekiem i stworzył trzy uniwersytety na granicy z państwem polskim. A w Polsce za czasów Jagiellonów był tylko jeden uniwersytet krakowski. Jeżeli państwo w tym czasie miało prawie milion kilometrów kwadratowych powierzchni i dochodziło do 8 milionów ludzi, to gdzie ta młodzież miała się edukować? Oczywiście zamożniejsi szli do y, uniwersytetów na zachodzie Europy, ale ci mniej zamożni studiowali w uniwersytetach niemieckich. I tutaj mamy dowód wprost, w jaki sposób pieniądz tworzy religię. Otóż przyjmuje się, że w 1517 roku niejaki Hus stworzył nową religię, protestantyzm. Jest to ewidentna nieprawda. Żaden dwudziestolatek nie jest w stanie stworzyć nie tylko żadnej religii, ale tak naprawdę niczego nowego. Oczywiście zdarzają się kurioza, można to tak nazwać, w rodzaju Bacha czy Mozarta, który potrafił tworzyć symponię, mając lat tam 4 czy 5, jak się podaje, ale generalnie żaden normalnie wychowywany młody człowiek. Nie posiada takiej wiedzy, żeby cokolwiek tworzyć nowego. Mało tego. Nawet jeżeli już coś stworzy, to nie posiada możliwości finansowych, ekonomicznych, żeby to coś przelać czy opublikować w takiej liczbie egzemplarzy, żeby ktokolwiek inny zdołał to przeczytać. Podaje się, że Hus, który rzekomo 96 swoich test przybił na drzwiach kościoła, potem. Skopiował je w 10 tysiącach egzemplarzy i rozesłał po całej Europie. Proszę sobie to policzyć na dzisiejsze wydatki, ile to mu musiał mieć ten człowiek pieniędzy, żeby 10 tysięcy listów wysłać, i skąd on je miał, jeżeli on nie pracował. Gdyby nie Hohenzollernowie, którzy w tym czasie walczyli z Habsburgami o prymat w państwie niemieckim, to nigdy by. Wypociny husa nie uzyskały światła dziennego. Proszę przybić karteczkę na jakikolwiek drzwiach jakiegokolwiek kościoła i już wieczorem tej karteczki nie ma, bo jest zdarta przez sprzątających. Nie ma takiej możliwości, żeby w kościele na drzwiach cokolwiek wisiało dłużej niż parę godzin. A jeżeli to była jedna kopia, to w ogóle by zginęła, bo nikt by tego nie mógł w stanie przepisać ani rozkolportować. Dziwnym trafem wybuchła potem wojna domowa w Niemczech. Dotyczyła tylko i wyłącznie ziem habsburskich. Na ziemiach Hohenzollernów chłopi się nie buntowali. Krótkowzroczność Zygmunta Starego i jego syna była tak duża, że pozwolił Hohenzollernom na otwarcie uniwersytetu u swoich granic. Czyli sekta. Protestancka miała możliwość rozwijania się i miała swojego opiekuna. Dzisiaj widzimy, że kilkaset tysięcy ludzi wierzy te bzdury, które zostały wymyślone na potrzeby powstania tej seksty, a u podłoża leżało przejęcie majątków kościelnych, które gromadzone przez wiele, wiele lat miały określoną wartość, szczególnie dla kogoś, kto przygotowywał się do wojny. To samo zresztą dotyczyło Henryka VIII, który potrzebował pieniędzy na wojnę i nie tylko. Zagarnięcie majątków kościelnych było jedynym źródłem dochodu dla niego. Przy okazji wymordował 78 tysięcy chrześcijan w ciągu niecałych 10 lat. Jego córka dodała dodatkowe 28 tysięcy w następnych dziesięcioleciu i zniszczono praktycznie wszystkie zakony istniejące w Anglii. W podobny sposób zresztą powstała religia zwana mahometanizmem. Wszelkie dokumenty wskazują, że została ona napisana gdzieś w granicach X XI, -XI wieku. W 623 roku, kiedy rzekomo Mahomet uciekał do mekki, nie mógł uciekać, bo tam nie było żadnego miasta jeszcze. Wykopaliska świadczą, że pierwsze materialne szczątki miasta to jest około 100-150 lat później. Czyli Mahomet nie mógł uciekać do czegoś, czego jeszcze w tym czasie nie było. Ale teraz mamy 600 czy 700 tysięcy Mahometan, którzy wierzą, że coś takiego było. W podobny sposób powstał komunizm i socjalizm. Tak naprawdę, gdyby nie pieniądze Rothschilda i opłacanie masowe wydawnic, nigdy by nic takiego się nie rozpowszechniło, bo po prostu nie miał kto za to płacić. Masowe wydawanie jednak kosztuje. W związku z czym właśnie ci mądrzy ludzie wymyślili sposób inny. Stworzyli związki zawodowe, zaczęli pobierać przymusowe składki i z tych składek finansowali dalsze ogłupianie tych ludzi. Jest to perpetuum mobile, chociaż fizycy twierdzą, że nic takiego nie ma. Stworzono pewną, pewną ideę, czyli pewną religię zwaną Rothschildyzmem, która żeby się nie kojarzyła z jej twórcą. Została nazwana komunizmem, czy też socjalizmem, ale opłacana jest przez tych samych robotników z ich dochodów. I to się kręci już około 200 lat. I praktycznie w związku z tym, że olbrzymia ilość nowobogackich z tego korzysta, nie widać końca tego ogłupiania narodu. Nasza historia została. Całkowicie przez to państwowe, powszechne, rzekomo bezpłatne nauczanie przekręcona i sfałszowana. Nie sięgając zbyt daleko wstecz, skupię się na czasach rzymskich. Otóż już w II wieku przed naszą erą Portugalia była kolonią rzymską. Okręty ówczesne spokojnie mogły żeglować niedalekie odległości od brzegu. W związku z tym dalsza ekspansja była na północ, i już w 48-50 roku, za czasów cesarza Klaudiusza, Anglia została skolonizowana. Tam powstały pierwsze zaczątki city, czyli kolonii kupieckiej. Kupcy już z czasów Fenickich doszli do wniosku, że lepiej tworzyć korporacje, zakupić 10 okrętów, ale każdy z tych 10 Udziałowców, będzie miał jedną dziesiątą danego okrętu. Co to powodowało? To, że jeżeli zatonął jeden okręt, który był własnością korporacji, to dziewięć okrętów jeszcze zostawało i przynosiło zysk. Natomiast gdyby był właścicielem jednego okrętu i ten okręt by zatonął, to stawałem się bankrutem. W ten sposób korporacje pozwalały lepiej rządzić kapitałem. Podam taki jeden prosty przykład. Od 2000 lat do praktycznie XIX wieku głównym yy, źródłem oświetlenia było świece. Jedynym źródłem wosku były pszczoły. Świece były tak tanie, że można było prowadzić oświetlenie nie tylko w kościołach czy salach pałacowych, ale także w kurnej chacie. Najtańsze źródło w wosku to były tereny Polski, Litwy i Rusi. Mamy dokładne dane historyczne pisane, że już wtedy kupcy angielscy z korporacji City, jeszcze te, wówczas nienazwanej korporacją City, prowadzili handel zarówno z Gdańskiem, jak i z Nowogrodem i dalej do Moskwy. Pierwszym takim dużym przedsięwzięciem kupców to było stworzenie kompanii moskiewskiej. Pojęcie to jest wymazane z historiografii polskiej, ale ta kompania na przykład w 1392 roku postawiła na czele akcji zbrojnej, czyli krucjaty na ziemię polskie, króla Henryka Lancastera, który usiłował 200 okrętami zdobyć Wilno. W 1392 roku, to jest 6 lat po tym, jak została podpisana Unia Polsko-Litewska i Jagieło był już królem Polski. W związku z tym wojsko polskie pomogło w obronie Wilna, no i Anglicy zostali odparci ze stratami. W związku z tym, że to było wykonywane na polecenie City, to nie zaszkodziło to w karierze królowi przyszłemu Henrykowi, bo został mimo wszystko, mimo tej klęski, został yy, koronowany na króla Anglii. podobny sposób kompania moskiewska założyła dzielnicę w Moskwie, zwaną Opryszcina, gdzie był tylko dozwolony handel złotem. W całej Rosji przez kilkaset lat handel złotem był zakazany i był surowo gardłem karany. City of London Corporation jest w całą pewnością motorem czy źródłem powstań, które wybuchły u nas w XVII wieku, a zwane były buntami na Ukrainie. Istnieje u nas pojęcie Ukrainy jako terenów bezludnych albo słabo zaludnionych. Tak rzeczywiście było mniej więcej do XIII XIV wieku, ze względu na najazdy Mongołów, zwanych w Polsce Tatarami. Powstały dwie ordy, tak zwana złota i niebieska, i one, właściwie zaczynając od Dżengizhana, czyli od 1214-20 lat, powodowały pustoszenie tych ziem, aż do Sandomierza, włącznie aż nawet do Krakowa. W czasie najazdu takiego w 1281 roku podobno 100 tysięcy kobiet z tych terenów uprowadzono w jasy. No to znaczy, że prawie 100 tysięcy mężczyzn zostało zabitych i dzieci. Więc te tereny były wyludnione. Ostatni z piastów, Kazimierz Wielki, ożeniony z córką władcy Litwy, zajął ziemię Podola i tam otworzył olbrzymie perspektywy dla szlachty małopolskiej, dla rycerzy małopolskich. Gęstość zaludnienia w Polsce była bardzo duża. Taki ród Toporczyków potrafił wystawić ponad tysiąc ciężkozbrojnych. Tysiąc ciężkozbrojnych wraz z przyległościami, czyli gierkami i tak to jest prawie dziesięcio-tysięczna armia. Król Polski w tym czasie z podatku był w stanie utrzymać generalnie tylko tysiąc zbrojnych, bo koszt tego to był ponad dwadzieścia kilka tysięcy grzywień, a cały dochód państwa to był 70 tysięcy grzywień. więc rody były bardzo silne i potrzebowały ziemi. W związku z tym, że te perspektywy wylud zajęcia wyludnionych terenów podola i dzikich pól były bardzo duże, to parcie było olbrzymie właśnie na wschód. Niestety straciliśmy to, co mogliśmy, mogło dać nam największe zyski, czyli kopalnie Śląska. Kazimierz Wielki w 1346 roku oddał Śląsk swojemu kuzynowi do Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. 100, ponad 100 lat później Zygmunt Stary w ten sam sposób oddał Niemcom Szczecin, bo też mu był niepotrzebny. Wracając dalej do pieniądza. Otóż dzikie pola po zaludnieniu były najlepszym, najlepszym źródłem ży taniej żywności. Ziemie ukraińskie są bardzo dobre. Przez jedną komorę celną w ciągu roku przechodziło ponad 30 tysięcy wołów. Proszę zauważyć, jaki to był olbrzymi rynek pracy dla mieszkańców tam żyjących. Jaki to był olbrzymi dochód dla państwa. Mało tego. Dziwnym trafem w Polsce się nie mówi o tym, że my nie mieliśmy dróg bitych. Nie ma u nas żadnych pozostałości albo prawie żadnych dróg bitych, utwardzanych, mostów kamiennych i tak dalej. To, co obserwujemy w granicach państwa rzymskiego. Wikingowie, czyli obecni mieszkańcy Skandynawii, żyli w takich zgrupowaniach, że co 5 lat o tym pisze Tietmar jeszcze w roku 1000, a jeszcze podobno było to do 1100 i dalej ze względu na ubogość gruntów rolnych groziło to głodem. W związku z czym co 5 lat Młodych mężczyzn w wieku 20-25 lat wsadzano na okręty i wypuszczano w drogę. Jeżeli popatrzymy na mapy, to jeżeli płynęli oni ze Skandynawii do Szczecina potem wzdłuż Morza Bałtyckiego Brzegu Naszego w stronę Zatoki Ryskiej, to ich nazywano wikingami. Oni już w 7 VII 8. wieku docierali poprzez Niemen i dalej do Morza Czarnego z jednej strony a z drugiej strony przez Odrenoteć i Wisłę do Krakowa i potem do Dacji, czyli do Rumunii a Dacja to już była prowincja rzymska czyli stamtąd tworzyli Bizancjum tak zwane oddziały gwardii cesarskiej wynajmowały się takie oddziały gwardii cesarskiej to także byli Rurykowicze założyciele czy obrońcy Kijowa w Nowogrodzie to samo. To wikingowie tworzyli tą policję zewnętrzną. Kneś czy kniaś to jest nazwa czy pojęcie odnośnie dowódcy straży miejskiej, a nie żadnego księcia dziedzicznego krwi. To są zupełnie dwie różne rzeczy. Książę na zachodzie to był krwi, czyli z ojca na syna i tak dalej. Natomiast na wschodzie kneś to był dowódca właśnie wojska w danym momencie. Jego syn mógł zostać też dowódcą wojska, ale nie musiał. Poza tym, proszę zauważyć, że poczta była znana w Chinach już parę tysięcy lat wcześniej. Jingis Khan pierwsze co zrobił, to swoje imperium odparł na doskonałej poczcie. Co ileś kilometrów były budowane specjalne stacje, gdzie były zapasowe konie, czekały. Jeźdźca tego hmm, pocztowca, czy gońca, przesadzano z całym siodłem na następnego konia. Bo on do tego siodła był przyzwyczajony i pośladki że tak powiem, nie uciekały. I w ten sposób on potrafił ponad 1000 kilometrów w ciągu kilku dni przelecieć. A u nas nic takiego nie ma, nie było. Poczta taka regularna powstała kilkaset lat później dopiero. A tak, ani za piasów, ani za legionów nic nie było takiego, co by pozwalało na szybkie przenoszenie informacji z jednego ośrodka władzy do drugiego. Mało tego, zawsze tam był jakiś ksiądz, który pisał, bo większość tych ludzi nie była piśmienna. Czyli nie było centralnego ośrodka, który planował. Pierwsze mapy i pomiary ziemskie, na przykład Mazowsza, to Bona dopiero robiła. To jest 1520 rok. Ani Chrobry, ani yy, jego następcy nie byli zainteresowani tworzeniem map Polski. Jeszcze w 1320 roku Gopło było o 5 metrów głębsze. Jeżeli popatrzymy na mapę Wielkopolski, to 5 metrów wyższy, wyższy poziom wody to jest zalane kilka powiatów, bo tam nie ma gór. No, najlepszy dowód, że wikingowie przez noteć Gopło do Wisły wpływali, a nie odwrotnie. Bo ich łodzie były bardziej przygotowane, przystosowane do pływania rzekami. Czy blisko lądu, a nie przez ocean? Wszystkie ośrodki, które nas indoktrynowały przez ostatnie 150 czy nawet więcej lat, to pochodziło od City of London Corporation. Cała ta edukacja była właśnie z tamtego miejsca. Proszę zobaczyć, jak nas łatwo oszukano. Rozbiory przeprowadziły Prusy, Austria i Rosja. No zaraz, zaraz. W tym czasie istniało Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego, czyli zarówno Austria, jak i Prusy to było jedno państwo. Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. A Rosją rządziła Katarzyna II, księżniczka niemiecka. Wszyscy generałowie rosyjscy Dybicz, Kutuzow to byli Niemcy. Więc nie ma żadnych podstaw mówienie, że na rozbioru dokonały jakieś trzy państwa, bo dokonało jedno państwo Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Podobnie. W 1138 roku yy, Krzy yy, Bolesław Krzywołusty dokonał słynnego podziału Polski na rozbicie dzielnicowe. No tak, ale kto? Komu w ten czas płaciliśmy daniny, i kto był dowódcą? Okazuje się, że przez cały czas, aż do 1320 roku, byliśmy lennikami świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Płaciliśmy daniny do cesarstwa. I jak cesarstwo zażądało, to musieliśmy wystawiać zbrojnych na pomoc. Czyli nie jest prawdą mówienie, że dopiero y, rozbiory były y, powiedzmy. No, w 1772 roku pierwszy rozbiór i tak dalej. Nie. My byliśmy lennikami już kilkaset lat wcześniej. I to przez dłuższy okres. Po pierwsze Stanisław August Poniatowski. To był Benkart Branickiego, tak przynajmniej w tym czasie mówiono, bo tam jakąś yy, dziewkę służebną tam, że tak powiem, dorwał. Yy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że dziwnym trafem on był sekretarzem posła angielskiego wcześniej, czyli City of London Corporation. Został najpierw jako ten sekretarz wpuszczony do łóżka Katarzyny, tam załatwiał sprawy dla City, a potem w nagrodę awansował na, 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 na marionetkę w Polsce. Są opisy doskonałe y, tamtego okresu, które mówią, że król jedyne co go interesowało to przez okno obserwował, przez specjalną lornetkę, lonetę, po drugiej stronie Wisły burdel, jaki pan jak długo siedział w tym burdelu. I to było jego główne zajęcie. Nawet jak przyszedł jakiś poseł, to nie przerywał y, bardzo interesującej czynności, bo miarowe ruchy kotary zdradzały co on w tej chwili robi. To był taki królik. Twierdzenie, że stworzył jakąś tam, jak oni to nazwali, szkołę kadetów czy podchorążyk, jest bzdurą, bo tam było 13 dzieciaków tylko. Kościuszko wcale nie został wybrany jako wielki wódz do Paryża, bo został wybrany do szkoły plastycznej, bo ładną kaligrafię umiał, umiał pisać. Więc to więc nie był żaden dowódca. Najlepszy dowód, że. Picie pod Zieleńcami w 1762 roku zdezerterował z pola bitwy uciekając wraz z batalionem co opisuje Niemcewicz w swoich pamiętnikach gdzie go w jakiejś tam karczmie gdzie ten płakał i pisał listy że wielka klęska bo, musimy, te, bo musieliśmy u, 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 no, wy, u, wycofać się a Niemcewicz mówi chwała Bogu Naczelniku, że was złapałem bo wielka wiktoria właśnie pokonaliśmy ruskich, muskali tylko jeden batalion nam uciekł, zginął gdzieś, a na to Kościuszko mówi, a ten batalion to jest ze mną. To nie był żaden wódz pod Maciejowicami przegrał, bo spędził noc w, jak to się mówi w dworku na zabawach w karty i z pannami i mu się godziny pomieszały i zamiast wysłać gońca wcześniej do y, rano do, y, do dywizji, która miała przybyć na plac woju to mu się pomyliła odległość no i w związku z tym wysłał to za późno i dywizja przyszła, ale już po bitwie o godzinie 16 czy 17 także nie chciał wziąć map z sobą na pole bitwy, bo tak ładne były narysowane, że szkoda je było niszczyć. Dlaczego u nas się tych? U nas się kołbi wszystkich, którzy byli agentami City of London Corporation. Na tej zasadzie mamy bohaterów typu Kościuszko, na tej zasadzie mamy bohaterów typu Piłsudski i tak dalej. A tych, którzy rzeczywiście walczyli, widzieli interes polski, to ich na ogół nie znamy. Jeszcze raz, państwowe. Bezpłatne, w cudzysłowie, powszechne nauczanie nie jest rozwojem nauki, a jest tylko i wyłącznie indoktrynacją młodych pokoleń w taki sposób, żeby wykonywali posłusznie wszystkie instrukcje płynące z góry. Stąd procedury wprowadzone, stąd te wszystkie, nawet zwykłe instrukcje do obsługi odbiornika radiowego mające grubość książki. Krótkie podsumowanie rządów ostatniego ministra. No, tragedia. I tragedia nie z tego wynika, co on robił, tylko tragedia wynika z tego, że wyraźnie widać, że pis nie posiada kadra. Nie można brać przypadkowych oso przypadkowe osoby tylko dlatego, że były działaczami w jakiejś tam organizacji na stanowiska w miarę decyzyjne gdzie merytoryczne przygotowanie danej osoby jest niezbędne. Konkretny przykład używanie leków typu marihuana. W tym samym czasie, kiedy minister zdrowia Izraela organizował dwa razy do roku konferencje naukowe, tylko po to, żeby wyjaśnić medyczne podstawy używania marihuany do leczenia wielu chorób, w tym czasie, kiedy minister zdrowia Kanady stwierdzał publicznie, że nie może chory być poszkodowany z powodu złych przepisów, w Polsce od 1915 16 roku zabraniano wręcz, były idiotyczne wypowiedzi, że marihuana nie jest lekiem. Przypomnę, jeszcze do 1954 roku marihuana, czyli konopie, były normalnym lekiem zarejestrowanym w farmakopei, czyli tzw. Biblii Medycznej Lecznictwa. Wycofanie nastąpiło na wniosek służb specjalnych, to FBI zabroniło stosowania czy używania marihuany nie tylko jako leku, ale nawet do celów rekreacyjnych, ze względu na to, że ówczesny dyrektor FBI to był pracownik koncernu papierniczego, no, który likwidował w ten sposób swoją konkurencję. Proszę pamiętać, że do 19 się do lat 20. głównym producentem Konopi były Sowiety, czyli Rosja. 80% materiału z konopi, czyli papier, liny, najlepsze ubrania, były robione z konopi. Jeszcze w latach 30. można było normalnie prosić o herbatę marihuany w kawiarniach w Nowym Jorku, tak samo jak dzisiaj się prosi o herbatę zieloną czy owocową. Dopiero zmiana Szefa FBI na pracownika koncernu papierniczego doprowadziła do tego, że nagle marihuana stała się y, narkotykiem i przestępstwem. I w tym samym czasie, kiedy jak powtarzam, zarówno Izrael na siłę produkuje leki z marihuany, to samo Kanada y, w 20 stanach y, Stanów Zjednoczonych. Można używać marihuany w celach rekreacyjnych, w Polsce nadal jest zakaz. To, co wprowadzono, że na recepty będzie można kupować, no to jest w ogóle śmieszne, dlatego że proszę zauważyć, jak to obciąża budżet. Jeżeli można 2, 3, 5, czy 10 doniczek mieć na balkonie i sobie samemu to robić za parę groszy, to dlaczego najpierw się podwyższa podatki? tak zwaną opiekę zdrowotną, a potem się wydaje na zakup tego preparatu z jakichś tam zagranicznych koncernów. To, że Izrael chce mieć monopol na sprzedaż marihuany do krajów, tak zwanego dermoludu, to jest jedna sprawa, a to, czy my się na to zgodzimy, czy nie, to jest inna sprawa. Wyraźnie widać, że pan minister radziwił działał w kierunku dobrobytu państwa Izraela, a nie polskiego. To samo dotyczy szczepionek. Wprowadził dwa dodatkowe, Szczepienia na przykład przeciwko pneumokokom, to jest chorobie XIX-wiecznej, który nie ma żadnych danych epidemiologicznych ani medycznych, że ona w obecnym czasie jest jakimkolwiek problemem medycznym. Natomiast wyprowadził z kasy w, tego, w tym krótkim okresie prawie 250 czy 60 milionów złotych. Operacja zaćmy kosztuje 2000 to proszę dzielić to sobie i zobaczyć, ilu chorych mogłoby być operowanych w Polsce, chorych rzeczywiście potrzebujących pomocy, a tylko dlatego, że wyprowadzono te pieniądze, oni muszą czekać nie wiadomo jak długo. Także nie można, to znaczy inaczej, jeżeli się obsadza stanowiska decyzyjne w gospodarowaniu pieniądzem podatnika, to muszą być jasne reguły. Nie może być tak, że ktoś, mający no, niedużą wiedzę w danym zakresie, tworzy sobie gremią rzekomych ekspertów, których publikacji naukowych na dany temat nie można żadnych znaleźć, ale którzy potem... Yy, których potem odpowiedzialność się rozmywa, bo nie wiadomo, kto to jest. No, najlepszym dowodem była wypowiedź jednej z pani minister, która twierdziła, że ona nie poda nazwiska ekspertów, bo poprzedni, poprzedni ministrowie też nie podawali. No przepraszam, jeżeli ktoś żyje z pieniędzy podatnika, to jest to sprawa jawna, publiczna. Nie może się kryć bezimiennie za tym, że oszukiwał. W chwili obecnej nastąpiła całkowita równość. Poziomu udzielanych świadczeń pomiędzy szpitalami, bo wszystkie muszą wykonywać procedury ustalone, jak powiedziałem, nie wiadomo przez kogo i kiedy, i nie ma żadnych prac naukowych w Polsce, które by świadczyły, że te procedury komukolwiek służą. Nie ma czegoś takiego, co było dawniej, jeszcze z w czasów w latach 70., że szpitale musiały produkować pracę. Przedstawiające, że operowaliśmy na przykład stu chorych z taką i z taką chorobą, a 5 lat później tylu i tylu z nich przeszło na emerytury czy renty, a tylu i tylu wróciło do pracy. W tej chwili nic takiego nie ma. Pan minister radziwił zwiększyć liczbę szczepionek, chyba już do 16, ale nie ma żadnej pracy, która by wskazywała, co się dzieje z tymi dziećmi w okresie na przykład po 5 czy 10 latach. No to. To jest eksperyment depopulacyjny. W szczepionce Dipertè, nie kto inny, jak biskupi, na zlecenie biskupów kenijskich, wykonano badania, które udowodniły, że tam znajdują się przeciwciała anty-HCG, które powodują poronienia u kobiet. Czyli to jest działanie depopulacyjne. To, co mówiłem poprzednio o klubie rzymskim. Szczepionka przeciwko rzek rakowi, rzekoma szczepionka przeciwko rakowi szyjki macicy, nie ma żadnych dowodów, że ona na cokolwiek działa, wręcz przeciwnie. Profesor Klimek jasno wyjaśnia, że to jest fikcja literacka, co nie mniej nadal jest w Polsce reklamowane, czyli sytuacja jest taka, jak z tymi związkami zawodowymi. Rzekomo zostały wybrone, wybrane do ochrony robotników, ale naprawdę służą odwrotnie do utrzymania robotników za przysłowiową mordę. Podobnie Ministerstwo Zdrowia, zamiast bronić rynek Polski przed wpuszczaniem pseudopreparatów medycznych, samo je reklamuje i wprowadza. Dotyczy to na przykład słynnej witaminy K, która została wprowadzona na rynek Polski bez odpowiednich badań, czyli praktycznie bez zezwolenia. A mimo to stosowano przez Wiele lat przymus szczepienia witaminą K. Pragnę przypomnieć, że do lat 70. włącznie yy, nie podawano witaminy K i nic się nie działo. Ale jaki to rynek dla producenta tej witaminy K, kiedy ma 300 czy 350 tysięcy ampułek roczny zbyt zapewniony. Jak prasa podaje, ostatnio dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że na przykład ojciec, który broni, swojego dziecka przed szczepieniem w pierwszej czy w drugiej dobie, zostaje oskarżony przez y, lekarki, nie wiem czy blondynki, że ma przynieść dowód sądowy, że on jest jego ojcem. No Chciałbym sprawdzić, najpierw zadać pytanie, czy panie doktorki przeszły odpowiednie badania dopuszczające do wykonywania zawodu. Bo to jest zwykła pyskówka godna, y, powiedzmy, Osoby sprzedającej na markecie, na bazarze, a nie lekarki. Lekarka powinna umieć wyjaśnić i wytłumaczyć. Natomiast rolą służby zdrowia nie jest ani straszenie pacjentów, ani ściganie aparatem przymusu bezpośredniego czy pośredniego. Jeżeli rodzice nie chcą czegoś wykonać, to wolno, je wolno by było ich karać, gdyby to Przyniosło skutek negatywny, ujemny, czyli innymi słowy, abstrahuję tutaj i podaję to w bardzo takim szerokim przybliżeniu. Jeżeli by rodzic stwierdził, że on się nie zgadza na mycie dziecka, albo na mycie w ciepłej wodzie i chciał umyć w zimnej, a to dziecko by z tego powodu zachorowało czy zmarło, to można by było wyciągać konsekwencje i wnioski. Natomiast tak samo jak Udowodniono już to dawno, że nie ma cenzury prewencyjnej, tak samo nie ma zapobiegawczego działania prawnego przed danym faktem. Najpierw musi być fakt, a potem można dyskutować, czy on był słuszny, czy nie. A nie z góry zakładać, że wiedza moja mówi mi, że to będzie szkodliwe, w związku z czym ja muszę zastosować taką czy inną procedurę. Absolutnie nie do. Pomyślenia jest rozciągnięcie tego rozumowania na całą populację, bo najczęściej na czele urzędu staje jakiś niełóg, który nie umie sobie znaleźć pracy normalnie w środowisku, w związku z czym uważa, że o wiele łatwiejsza, bardziej dochodowa będzie praca w jakimś urzędzie. Jeżeli średnia pensja urzędników wynosi ponad 6 tysięcy z czymś tam, a średnia pensja reszty populacji tylko 4 tysiące, no to wiadomo, kto na czym zyskuje i jaka jest odpowiedzialność tych osób. Do dnia dzisiejszego nie nastąpiły żadne zmiany przepisów. Te pożyczki, o których kilkakrotnie pisałem, yy, zabierane przez rząd są zabierane czy pobierane wbrew istniejącemu w Polsce prawo. W Polsce jest system, który mówi wyraźnie: Sejm uchwala budżet na dany rok, a rząd go wykonuje. Nie słyszałem o żadnej rozprawie sejmowej, o żadnym posiedzeniu Sejmu, który by zezwalał na zaciągnięcie przez rząd jakieś pożyczki jako dofinansowanie budżetu na dany rok. A mimo to rząd te pożyczki zabiera i my musimy za to płacić. Czyli grupa osób niewybranych, tylko nominowanych, bierze jakieś pieniądze nie wiadomo od kogo i nie wiadomo na jaki okres, na jakich warunkach, ale reszta potem posłusznie jak osły musi płacić. I na tym to polega. Dlatego jest to dowód bezpośredni, że jesteśmy własnością tylko kogoś. Sejm praktycznie nie może uchwalić budżetu dla danego państwa, dla danego, na dany rok, dla danego rządu, ponieważ ten rząd co może sobie w każdej chwili z ten zwiększyć o 100, czy 200, czy 300%. Nowością jest także wprowadzenie posiedzeń sądu wyjazdowych w szpitalach. Być może istnieją takie sytuacje, gdzie to jest konieczne, ale absolutnie jest to nie, nie tylko niekonieczne, ale jest szkodliwe Powoływanie takiej rozprawy w szpitalu w pierwszej, drugiej, czy nawet w pierwszym, drugim miesiącu życia dziecka. Proszę zauważyć, że w pierwszych kilku dniach to my nawet nie wiemy, co z tym dzieckiem będzie, bo nie znamy żadnych wyników badań. Nie ma czegoś takiego, że dziecko się rodzi, a obok ma kartę wypisową z nieba, że takie i takie choroby to ja będę miała genetycznie, takie i takie niedobory mam pierwiastków i to trzeba uzupełnić. My tą wiedzę posiadamy dopiero obserwując dziecko. No tak, ale jeżeli obserwujemy dziecko i ono jest zdrowe, upływa trzeci, czwarty czy piąty miesiąc i dajemy szczepionkę, a po szczepionce dziecko jest chore, to jest jednoznaczny związek, że to szczepionka zaszkodziła. Natomiast jeżeli dajemy w pierwszej dobie, to my nie znając stanu zdrowotnego dziecka, Możemy potem tym głupim rodzicom w cudzysłowie wmawiać, że no to takie się urodziło, bo nie przestrzegali się czegoś tam w czasie ciąży, albo to jest genetyczne, albo jakieś inne rzeczy.